No cześć, witajcie moi drodzy! Kolejna prognoza pogody na noc ze środy na czwartek. I na czwartek mam nadzieję, że po tym wczorajszym, wtorkowym odpoczynku ten szok już minął i możecie się skupić na pracy i w sumie teraz wieczorem na odpoczywaniu bądź na, na, tam na innych obowiązkach. Słuchajcie, zaczniemy standardowo od zdjęć, które wpadły mi w oko, od, od zdjęć albo od filmów. Tym razem łowcy, burz, łódzkie. Jeżeli ktoś z Was jest z okolic, łodzie albo z województwa łódzkiego, Warto tą stronę zaobserwować, z racji tego, że chłopaki traktują właśnie przede wszystkim o tym województwie. No i tutaj niesamowicie wręcz prezentująca się tak zwana stopa opadowa. To jest komórka burzowa z okolic Kluczborka, którą ekipa Łowców Burz Łódzkie obserwowała. Zobaczcie, tu bardzo dobrze widać co się dzieje. Mamy tutaj typowy prąd zstępujący który opada z góry na dół, przy czym on opada najpierw hmm, najpierw to ja muszę to wiecie poprawić to, dobra. E, to 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 może nie. E, opada najpierw prosto z góry na dół, uderzając o ziemię, o grunt zaczyna rozchodzić się na boki. I wygląda to mniej więcej tak. Oczywiście strzałko zaznacza kierunek przemieszczania się takiej, takiego wiatru, deszczu w tej stopie opadowej, co jest najgorsze w takiej sytuacji? Ano, ta prędkość wiatru. Prędkość wiatru, szczególnie w miejscu, gdzie spada, czyli tu uderzenie w grunt, z góry, z góry i z boku powoduje często jakieś straty zniszczenia wiatrołomy i w tym miejscu. Dlatego też, dlatego też sytuacja zawsze przy takich burzach superkomórkowych, wysokoopadowych przede wszystkim, może być groźna i dlatego te ostrzeżenia mogą być większe, mimo tego, że na przykład tych burz dużo może nie być. I tu warto na to zwrócić uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam udało się taką stopę opadową zaobserwować, jeśli tak, to kiedy i czy potem nadszedł bardzo silny wiatr i silne opady deszczu. Ja natomiast przechodzę do sieci obserwatorów burz e, i widzimy tutaj e, o, widzimy tutaj przede wszystkim raporty użytkowni, użytkowników i kilka zdjęć, które naprawdę robią wrażenie, a przede wszystkim e, chudoba w, woje, w powiecie kluczborskim to jest ta komórka burzowa, którą wcześniej Wam pokazywałem z łowców burz łódzkie. Ona przyniosła słuchajcie zniszczenia, przyniosła połamane drzewa, przyniosła dosyć duże straty e, Zobaczcie jaka siła. I to jest właśnie ten prąd, to jest właśnie ten wiatr prostoliniowy, który wszystko niszczy na swojej drodze. Tu jeszcze w oddali widać tą stopę opadową. Także tak to wygląda. A w tym momencie te burze nadal występują i będą występowały cały wieczór i noc. Wysyłacie na mapie... Dynamicznej sieci obserwatorów burz i monitora burz, wysyłacie tutaj materiały. Te materiały, oczywiście, i chłopaki, i dziewczyny z sieci obserwatorów burz i ja również przeglądamy. Możemy dzięki temu zobaczyć, jak wygląda sytuacja przed komórką burzową, podczas przechodzenia komórki burzowej. nawet tak krótkie materiały mogą tutaj nam bardzo mocno pomóc. Dzięki temu widzimy gdzie jest rdzeń i jakie duże są te opady. Więc naprawdę za każdy materiał wysłany serdecznie serdecznie dziękuję, a same komórki burzowe wyglądają naprawdę okazale. Przechodzimy do pogody i zobaczymy co będzie w kolejnych dniach. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Bush, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Bush. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patreonite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. O już na wizji. No, widzicie. Generalnie jest upał i z gorąco trzeba się tutaj wodą, wodą wspomagać. Ja to jak najbardziej robię. I przechodzimy do pogody. W tym momencie nadal występują wyładowania na krańcach południowo-zachodnich, południowo-wschodnich, a przede wszystkim tutaj mamy tą komórkę, superkomórkę burzową w okolicach opola, na północ od opola, na południe od klucz borku i ta komórka burzowa wygląda, super komórka wyżowa wygląda całkiem majestatycznie i bardzo niebezpiecznie, prawdopodobnie jest widoczny overshooting tube, ale nie sprawdzałem na innych mapach z racji tego, że mam trochę braku czasu, no i tutaj się chcę skupić po prostu na tej prognozie pogody. Przede wszystkim burze występują w województwie dolnośląskim, opolskim, na południu województwa wielkopolskiego i na południu, południowym zachodzie województwa łódzkiego, natomiast na całym południu południowym wschodzie mamy zachmurzenie e, zachmurzenie piętra średniego. Te burze na południowym zachodzie będą występowały również w kolejnych godzinach z racji tego, że warstwy hamujące będą puszczać. I te burze mogą być silniejsze. Tu bardzo dobrze widać początek tej konwekcji. Zobaczcie sobie jeszcze raz: pyk, i już mamy. A co w kolejnych godzinach, w kolejnym dniu? Ano falujący front atmosferyczny związany z Niżem Bernd nadal będzie kształtował pogodę w Polsce północno-zachodniej przede wszystkim. Sam Niż będzie oddalał się na północ Europy, nad Finlandię. Natomiast jeszcze ten front atmosferyczny będzie się ciągnął za nim właśnie na tą polską północną zachodnią. Po wschodniej stronie frontu atmosferycznego będziemy mieli wyż lotte, po zachodniej stronie frontu atmosferycznego będziemy mieli wyż Matea, natomiast w Polsce nadal gorąco i nadal. Burzowo, lokalnie burzowo. W tym momencie mamy niejako bruzdę niskiego ciśnienia w centrum Polski, przebiegającą od południowego zachodu na północny wschód, 1017 hektopaskali, po obu stronach 1021 hektopaskali. W kolejnych godzinach ta bruzda zacznie zanikać, będziemy mieli już wysokie ciśnienie i praktycznie rzecz ujmując wyrównane w całym kraju, przy czym najwyższe będzie na krańcach północnych 1022 hektopaskale, najniższe na krańcach południowo-zachodnich 1017-1018 hektopaskali. Jutro kolejny upalny dzień, w związku z tym IMGW wydaje, wyda ostrzeżenia przed upałem drugiego stopnia, aczkolwiek nastąpiła korekta i zmniejszony będzie obszar. Przede wszystkim Polska Północno-Wschodnia, czyli województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, maz, mazowieckie, Północ i wschód województwa lubelskiego, wschód i centrum województwa podlaskiego, województwo łódzkie, północna część województwa łódzkiego, centralna część województwa wielkopolskiego. Tak to wygląda. Natomiast ostrzeżenia przed burzami będą dla całej Polski Południowej, Polski Centralnej. I zaczynamy: województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie. Województwo Podkarpackie, południe i zachód województwa lubelskiego, województwo świętokrzyskie, województwo łódzkie, e, zachód i południe województwa mazowieckiego, województwo wielkopolskie, a przede wszystkim południe-wschód, województwo kujawsko-pomorskie i południe województwa pomorskiego oraz południowy wschód województwa. Zachodnio-pomorskiego. Tam ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. Zobaczmy, co nam pokazuje model Swiss HD 4x4. Generalnie model ten powinien pokazywać i w sumie pokazuje burzę, jednak bardziej na zachód. Gen powiem tak, wszystkie modele mają w tym momencie praktycznie taki problem, że pokazują trochę inaczej, ale dzięki temu wiemy mniej więcej, jak będzie wyglądała sytuacja. Ano na południowym zachodzie te burze mogą pojawiać się do, go do godzin późno wieczornych do godzin nocnych, ba lokalnie nawet do godzin porannych. Superkomórki burzowe mogą utrzymać się do godzin porannych i mogą dawać niebezpieczne zjawiska właśnie na południowym zachodzie Polski. Nad ranem natomiast powinny zacząć zanikać. Natomiast będzie występowała w godzinach przedpołudniowych na strefach zbieżności konwekcja, a wraz z nią opady deszczu, szczególnie od województwa dolnośląskiego po województwo Warmińsko-mazurskie. Lokalnie może popadać również na południu Polski, tam też większe zachmurzenie. Mniejsze zachmurzenie na północnym zachodzie Polski, na południowym wschodzie w, w czwartek, natomiast opady deszczu w województwie pomorskim, w województwie kujawsko-pomorskim, natomiast na południowym zachodzie i południu następnie znów uruchomi się konwekcja w godzinach wieczornych i pojawią się burze. Burze również możliwe w województwie mazowieckim, aczkolwiek tam szansa na nie będzie mniejsza. Te burze będą przede wszystkim przemieszczać się przez województwa południowe, ale jest duża szansa na to, że się pojawiają też w województwie łódzkim wieczorem późnym, a to jest ciekawa szansa na to, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcia, więc być może jutro tam się w tamtej strony Udam, zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli chcecie, żebyśmy tam podziałali gdzieś w okolicach łodzi, dajcie znać. Natomiast ja przechodzę dalej i przechodzę do temperatur. W tym momencie nadal wysokie temperatury w Polsce południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej od 28 do 33 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze chłodniej od 18 do 24 stopni Celsjusza. W nocy temperatury będą spadać, ale nieznacznie, szczególnie nieznacznie w Polsce południowej, południowo-wschodniej i wschodniej województwo mazowieckie, wyspa Ciepła Warszawa. Tam od 20 do 25 stopni Celsjusza to będzie bardzo gorąca noc, tropikalna noc, bardzo niebezpieczna noc dla niektórych osób, które są bardzo wrażliwe na takie zmiany temperatury. Najchłodniej na północnym zachodzie, tam już poza linią frontu od 12 do 14 bądź 15 stopni Celsjusza. W czwartek temperatury znów powędrują szybko do góry, najszybciej w Polsce wschodniej, centralnej, południowo-zachodniej tam znów od 30, ale Uwaga do 33 stopni Celsjusza, już troszeczkę chłodniej niż, niż w ostatnich dniach. Na pozostałym obszarze od 22 do 26 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanym 12 stopni Celsjusza i na wybrzeżu od 18 do 21 stopni Celsjusza. No i wiatr. Wiatr, jak to przy takiej pogodzie wyżowej, standardowo od 10 do 30 km na godzinę. Natomiast w przypadku burz może, mogą być porywy zdecydowanie silniejsze. Tu jeszcze zerknijmy na energię potencjalną dostępną drogą konwekcji i widzimy, że jest bardzo duża do konsumowania przez burze, w tej nocy na południowym zachodzie. Więc, tak jak wspominałem wcześniej w prognozach, te burze mogą trwać dosyć, dosyć długo. No ale jak będzie, zobaczymy. I się tutaj przekonamy. Jutro natomiast y, będzie duża szansa na burzę, w sumie na południowym zachodzie, zachodzie, ale też na wschodzie. Energia potencjalna jest. Więc, jeżeli by coś tam odpaliło, to by było ciekawie. No i dobra, co w kolejnych dniach? Ano w kolejnych dniach 17 nadal wysokie temperatury do 34 stopni dla Warszawy, 18 delikatne ochłodzenie, ale 31 do 32, 19, 20 podobnie. No, ale zobaczcie: od 21 większość modeli pokazuje już spadek temperatur poniżej 30 stopni Celsjusza. Model GFS, GFS jeszcze trzyma 30, ale pozostałe już nie. Jest duże prawdopodobieństwo, że po tej fali upałów, niezależnie czy ona się zakończy 20, czy 22 czy 25, będziemy już mieli jesień. Po prostu już się zrobi chłodniej, już z upałami i silniejszymi burzami się pożegnamy. Więc to jest ostatnia taka konkretna sytuacja, żeby te burze tutaj połapać, więc jutro pewnie i tak, i tak spotkamy się w terenie. Ja kończę, życzę Wam dobrego dnia, pozdrawiam.